Siadamy za twoim stołem, jak zawsze po dzień nasz powszedni i chleb. Zachłanne wyciągać garście, po swoje umiemy jak wydech i wdech. Nie nawykli do ukłonów, przepijamy zdrowie domu i serc piołun. Z łbem jak śmietnik od toastów, dosypiamy w cieniu zasług i oklasków. Kryjemy się po kątach, w czas gdy trzeba nam się krzątać, w czas gdy trzeba nam się krzątać. Więc daj nam aniołów, nie stróżów, choć wiemy, że trudno świętych wśród nas. Na zwątpień naszych egzemy nie uszu, lecz serca, potrzeba nam łask. Przecież dobrze widzisz sama, jak panoszy się po bramach wódka tania, że jak psy o byle kości rwiemy klapy byle gości w byle złości. Lecz w spokoju czy też w gniewie, wiesz, stworzeniśmy dla siebie, wiesz, stworzeniśmy dla siebie. Tacy jesteśmy w balladzie Jana Wołka. Jednak na wiele pytań, jakie sobie stawiamy, piosenka odpowiedzieć nie może. Więc jacy jesteśmy dziś, w roku 1981? Jakie są nasze myśli i uczucia? Czego szukamy i do czego dążymy? Jakie jest nasze samopoczucie jako obywateli? Publicysta pisze: zrzuciwszy z siebie sarmacką powłokę, Polak nie znalazł dotąd dla siebie formuły. Jedynym niezachwianym punktem jego wiary jest to, że jest lepszy niż go widzą inni i lepszy od etosu, który sam wytworzy. Mówi poeta: naród nie jest odpowiedzialny, odpowiada tylko przed sobą. Naród jest odpowiedzialny, dlatego czasem nie odpowiada za siebie i na ulicach wznosi barykady. W takich chwilach naród jest sobą, historią i Bogiem. Socjolog notuje: jest oczywiste, że los każdego narodu jest syntetycznym wynikiem postępowania każdego obywatela w jego codziennym życiu i zależy od tego, co wszyscy ci obywatele razem produkują, tworzą, podtrzymują, zwalczają, jak działają i jak myślą, co uznają za dobre, a co za złe.
warszawska wola jest jak młot. Przeżyłem tam najlepsze lata, wsłuchany w jej wysoki grzmot. I tam się nauczyłem świata. Między wsią a miastem, między fabryką i polem, leżysz bezradnej nędzy na podeptanie ciśnięta. Gwoździem cię przybił kościół, na pół przecięła kolej. Z jednego końca karcelak, z drugiego końca cmentarz. Człowiek, pracując w gazowni, to muszę powiedzieć, on nie miał swego prywatnego życia. Bo jak nie pierwsza, to druga, to trzecia zmiana, niedzielę, święta, po 12 godzin pracy, prawda? Człowiek nieraz nie czuł się dobrze, prawda? Zwrócił się do kolegów, słuchajcie, tak się coś źle czuje, pomóżcie, to nie było tego, żeby jeden drugiemu. Mając chwilę, trochę czasu czy coś takiego, to jeden za drugiego. Taka była solidarność. Ja należałem do OMTUR-u. To organizacja młodzieży Towarzystwa Robotniczego przy PPS CKW, prawda? Bo to był robotnik, pismo, prawda? PPS CKW to był robotnik. Drukarnia tego pisma to była Warecka 7 czy coś takiego, tam żeśmy pikietowali, stali, bo tam napadali BBWR-owcy, ozonowcy, proszę pana, na tą drukarnię, chcieli ją zniszczyć tego. A ile tam się batów nieraz dostało? Bo dzieci nasze to były nie, to nie były dzieci trudne, tylko dzieci biedne bardzo. Dzieci bezrobotnych. Dzieci w nędzy. Prawda, branych z piwnic, z suteryn. Bardzo dużo dzieci inteligentnych. On zresztą posyłał do szkoły średniej. To był jedyny chyba dom sierot w Polsce, a może w Kanadzie, w Warszawie, które dzieci miały możliwość potem iść do szkół średnich. Nie było? Było sporo dzieci, które chodziły do szkół średnich. Nas było kilkanaście osób, rusistów. I myśmy, proszę pana, codziennie, takie były zeszyty specjalne, w których myśmy pisali, obiecowaliśmy cały prawda, przebieg pracy tego dnia. Co tydzień przyjeżdżał Korczak, Pionki, i odbywały się specjalne seminaria. Wybierał ciekawe jakieś momenty i podkreślał w tych zeszytach swoje czerwonym ołówkiem i swoje uwagi wpisywał, rady, prawda, zdziwienie, różne uwagi i prawda, potem omawiał na tych seminariach. On był oddany dziecku. I naprawdę je kochał, dawał to serce. I dzieci czuły to serce. I to jest bardzo ważne w pedagogice. Bo nie można być suchym wychowawcą. Od paragrafu do paragrafu, prawda, tak trzeba. Książka uczy, trzeba być sprawiedliwym. Bo to ta sama być sprawiedliwość, obowiązkowość, prawda? Czy konsekwencja? Też wszystkie książki nas uczyły. Prócz Korczaka, bez Korczaka. Ale u niego to było inaczej. Ta konsekwencja, ta sprawiedliwość, prawda? I ta obowiązkowość była jednak nie dlatego, że trzeba, bo był chowawca, ale to jest to dobre dziecko, że dziecko skorzysta i dziecko to oceni, dzieci oceniają. Potem my właśnie, brusiści, potem wprowadzali mi to w życie, potem jak ja zaczęłam pracować gdzieś dalej, w innym sierocińcu, to ja to wprowadziłam, myśmy potem promieniowali na całą Polskę.
jest z okresu mojej pracy na Wydziale Chemii Ogólnej. Kierownikiem tego wydziału był profesor Klink. Jest w środku właśnie, to jest profesor Klinko, to jest jego podpis. Ja byłem poproszony przez profesora Klinga do pracy tam, do współpracy i jemu budowałem aparaturę do opracowania metody stworzenia gazu. Teraz ten gaz się nazywa propan-butan, w ten czas się nazywał algaz. Więc tu jest cały zespół naukowy Instytutu z prezydentem Mościckim w bibliotece Instytutu, gdzie cała załoga Instytutu brała, na tym zdjęciu jest. Tu jestem, tak. A to już jest mój warsztat, który założyłem w 1937 roku na Ogrodowej Rób Wronień. Kupiłem pierwszą tokarkę za 1000 zł u Judy na bagnie, amerykańską, która liczyła może jakieś 5-6 lat. Kupiłem wiertarkę stołową, też u tego Judy. No i kupiłem wiertarkę produkcji firmy Jona, ale starą. No i od tego zacząłem. A że znany byłem z miejsca mojej pracy, z Instytutu Zamówienia Olbrzymia. Lil Pobrał, Lewenstein, Stocznia Gdańska, Cegielski. Lawina zamówień. W woskocie maszyn. Słyszysz? Słyszysz tę pieśń? To głośniej, to znów ciszej? Przycichła. Zmilkła. Znów się wciska. Daleka uszom, sercom bliska. Jak płomień pełznie i ogarnia. Jak woda płynie cicha, glucha. Jak wicher skręca się w podmuchu. Aż nagle w mroku dźwignie ramię, aż nagle wszystkie drzwi wyłamie, aż nagle błyśnie nad ulicą czerwoną krzywą błyskawicą. Budujemy żelazne grody, milionowe kościoły bez bóstw, zaprzęgamy geniusz narodów w majaczący gwiaździsty wóz. Mosty na zachód i wschód. I dalej. I dalej. I dalej. W horyzonty młotami brak tchu. Kujemy my. Milion kowali.
Dobra, bo pana nie wypada. Życie się kończy, wszystko się kończy. Taka jest kolej losu. Przechodzimy na nowe miejsce. Na nowym do końca pracować. Nie, szkoła panu odchodzić stąd? Szkoła, bo się zostawiło mi oba lata wszystko tutaj. Mają 18 lat się przyszło do pracy, po co to szkole. Konkretnie ja i moja rodzina czego pragnę? No, pan sam. Sam pragnę? Czego pan szuka? Do czego pan dąży? No trudno mi jest odpowiedzieć tak na poczekanie. To jest rozległe, zbyt rozległe. Ciągnąć jest to bardzo dużo. To zbyt trudna droga do tego jest. No ale konkretnie to co? To jest salon. Coś mieć własnego. A żeby to mieć, to trzeba mieć pieniądze, a to jest właściwie punkt pierwszy oparcia, pieniądze. Tak dla nas kraju jest.
okropnie. Pragnę, żeby te torby przestać nosić. Proszę pana ganiać po sklepach, jak się wyjdzie z pracy. Bo tu nie ma nic, tam nie ma nic w żadnym sklepie. Oczywiście tylko jabłka kupiłam, pomidory, wracam do dzieci, bo są głodne. No tak, to są sprawy jakby te przyziemne. No więc pragnę, żeby, proszę pana, wejść do jednego sklepu i wszystko kupić i wrócić do domu. Z pełnymi zakupami już. Nic więcej. I nic więcej nie pragnę. Więcej mi nic nie trzeba. Naprawdę. Dziękuję. Co bym musiał osiągnąć? No tak. No, że miał zadowolenie w ogóle z pracy, z domu. W ogóle. Po prostu nie był poddenerwowany tym, co tam tak życiem, bo wie pan, odnośnie tam różnych tak zakupów tamtego, to są problemy, ale... Ja specjalnie to, wie pan, ja to już tak uporządkowane mam życie, także specjalnie to nie dążę do jakiegoś celu. Także taka jest sprawa. No ale mimo wszystko jednak coś się myśli o tych sprawach, czegoś się jeszcze szuka. Czegoś się szuka? Dobrego wypoczynku po pracy, nic więcej. To na pewno. A jakby w szerszych sprawach, dotyczących życia w ogóle? Szerszych, wie pan, ja specjalnie daleko nie sięgam. Także na razie jestem w takim wieku, wie pan, że doszłem do jakiegoś poziomu, no i chyba mi powinno wystarczyć to. Czekam na mieszkanie 15 lat i nie bardzo się zapowiada, że w tym roku albo w następnym to mieszkanie otrzymam. No tak, a jakby dalej myśląc o jakichś szerszych pragnieniach? Moje marzenie, no Boże Święty, żeby moje dziecko było w końcu zdrowe, żeby poszło do żłobka, bo się bardzo męczę, wie pan, że całą pensję muszę oddać kobiecie, która zajmuje się tym dzieckiem. Bo muszę sama pracować. No a dla siebie w życiu w ogóle, dla tak? Dla siebie? No ja wiem, nie wiem, co bym chciała dla siebie w życiu. Być szczęśliwa po prostu. Żeby lepiej się mieszkało, w szczególności moim dzieciom. Bo to, co ja miałem będąc w ich wieku i w tej chwili, co oni mają, to moje odczucia jako obywatela, jako człowieka świadomego, to oni wcale nie mają lepszej sytuacji, niż ja 25 lat temu. Wolności. Na dalszą metę, jakie są pana zamierzenia, dążenia, czego pan szuka? Chciałbym zrobić kiedyś coś konkretnego. Coś, co by zostało. Znaczy, dalej zostało? No, coś trwałego. Motywacji. Motywacji do działania. Obojętne... Jakie to ma być działanie? Jeżeli dotyczy pracy, to musi być konkretny cel. Jeżeli dotyczy życia osobistego, to głupia sprawa. Odrobinę może w życiu osobistym motywacji, no to miłości, bliźnich. Czego ja szukam? No żeby po prostu lepiej mi jakoś było. A w jakim sensie? No w każdym względzie po prostu. I materialnie, żeby jakoś mi się lepiej powodziło. No nie, ale i w życiu układało, to... no. A bardziej, chodzi... żeby człowiek szczęśliwszy był jakiś, no. A na czym to szczęście by miało polegać? Z tym szczęściem, to wie pan. Strasznie to trudne takie określenie szczęście. Stawka na sojusz sił rozsądku jest naszą nadzieją na trwały spokój. Niech pan nie cofnie się z obranej drogi, niech pan nie ugnie się pod naciskiem ludzi, którzy prą do konfrontacji. Ludzi rozsądnych jest zdecydowana większość. Ma pan ich pełne poparcie. No i tak, i jeszcze dodatkowo później do tej pierwszej wersji dodali takie podskryptum. Treść listu była konsultowana z całą załogą. No ja powiedziałem, że była konsultowana, to nie znaczy, że była zaakceptowana. To są różne odczucia. Ponieważ przy mnie to sprawdzali, że tego nie dostali. Byłem świadkiem tego, no nie wiem na ile można wierzyć i nie wierzyć. Wygląda na to, że nie mieli. W związku z tym zmienili. Powiedziałem, że ja nie jestem w stanie się pod tym podpisać, ponieważ tak sprawa jest już rozbita na terenie zakładu, no co najmniej dziwnie to będzie wyglądało. Raz, że po fakcie, no ale to załóżmy jeszcze czas, że jest jeszcze czas. To zmienili w ten sposób. List otwarty do Wałęsy, organizacja partyjna fabryki precyzyjnych i tak dalej. Zmienili w Warszawie. I wykreślili następnie, nie jesteśmy w stanie oddać atmosfery zadowolenia ulgi, jaka stała się naszym udziałem.
No, to, co mnie tu wczoraj tłumaczyli, że chcieli wykazać, że nie ma żadnych podziałów wśród Solidarności partyjnych, że jednoznacznie wszyscy rozumieją tę sytuację i chcą zażegnania konfliktu i, z tego, i zdają sobie jednoznacznie sprawę z tego, że tak samo w partii, jak i w rządzie są pewne siły, które prą do konfrontacji. I to było ich zdaniem, danie jakichś takich wskazówek, że są ludzie, którzy o tym doskonale wiedzą, orientują się i jednak tych ludzi jest zdecydowana większość. Tak mi wczoraj to wytłumaczono. Chciałem po prostu zasięgnąć waszej informacji, jak widzicie kwestię tego listu. Miał wódkę weselną, to jest fakt. I mówi, choć wypijem, ja mówię, no i tak wychodzimy z roboty, to mówię sobie, możemy wypić, powiedzmy, no, tak już szczerze mówię, że możemy sobie wypić o godzinie trzeciej, no, to po tym kieliszku, tak? Przecież ja nie zaprzeczam, że nie mówię, żebym nie wypił tego kieliszka. Ale to po całej skończonej robocie. Piekarnia jak był, wszystkie babki w ogóle, przed tą rozmową w ogóle u kierownika rozmawiała. Rozmawiał sądzę, że ten fan, który był przed panem, jest w jakiś sposób powiązany tutaj z tą aferą, tak? A on twierdzi, że w ogóle go nie było w nocy. To jak to? Kiedy to było? A w dzień nie pracował na noc ten Pielka. A tamten mówi, że nie pracował w ogóle. Piątek. Rozmówił pracy w nocy. Że nie pracował. No. Obaj byli zapisani po godzinach, to chyba. Po godzinach to nie. No, zapisany był. Ale ten mówi, że nie pracował. Nie pracował i zapisany był po godzinach, to do czwartej. Ale nie pracował. Pracował czy nie pracował? 79 roku ma pan raz, dwa, trzy, cztery, pięć upomnień. Pięć kar. Pierwsze było upomnienie w 80 roku w marcu za samodzielne opuszczenie stanowiska pracy. Później była nagana 17 listopada. Dwie i jedna druga dniówki za 15 grudnia 80 roku za picie alkoholu w pracy. Upomnienie 22 stycznia 81 za picie alkoholu w pracy. I nagana z 30 lutego 81 roku za doprowadzenie się do stanu upojenia alkoholowego w dniu 19 stycznia 81. Pan pracował przedtem? Tutaj. To jest pana pierwsza praca? Tak. No jak chodzę do kościoła, to i znam go, nie? Nie, no ale chodzi w chłopak mój chodzi. Nie na zasadzie, no to na takiej zasadzie to ja mogę iść, no ale wiesz, on może rozmawiać w takiej czy innej formie, kogoś na zupełnie na innej informacji udzielam. To chłopak mój chodzi na religię, zresztą o rany. Mój sąsiad bardzo jest tak, tego to nawet mogę jego zapytać, ale mówię ci, że jak pamiętam, to na odnowienie sztandaru Lanhof zbierał. To były. A nie, to się może czegoś dowiemy. A powiedz mi, jakie jest odczucie na temat 1 maja, jak ludzie patrzą? Nic w ogóle nie mówią, nikt nic nie rozmawia. No dzisiaj chcę na komisji dzisiaj pytanie. Dzisiaj przyszliśmy, rozumiesz, a wczoraj u nas robili. No i przychodzimy rano. Przychodzą do mnie chłopaki, ale mówią, Tadek, kto tymi chorągiewkami udekorował wydział? To wiedział, jest udekorował? Tak, biało-czerwone chorągiewki są powkładane te z papieru. Mówi, bez naszej wiedzy ktoś udekorował. Ja mówię, jak biało-czerwone, to nie ma sprawy. Co? Co? To mnie na zamogłaś. Wpisuj tu książkę, wszystkie, a gdzie jest ta? Co to? Nie, no, ta, karty nie ma. Nie, nie, dobrze. To awaryjny numer 600, bo ten akumulator jest biało, oddał od razu. Ale to pisz, że zdjęte są. Co? Ucieka, ucieka, na ósmą tam ma być, szybko.
Gdzie kaga? Przy bratu pójdę. Podpisał. Podpisał, już mam. Stanie pan. Heniusz! Heniusz! Nie sprycuj się tą kawą, chodź masz młodego człowieka. Jeszcze co? Dam cię dopisz. Albo do pracy, albo do dopisywania. Dobrze, a to wszystkie karty nie porozdawane, porozliczane. Co to jest? Człowieku, no co wy robicie na Boga? A potem się dziwicie, gdzie są wasze pieniądze. A jaki tutaj Wiesockiego wziął? 200, tak? Wiesockiego jego poprawiał wtedy, pamięta pan, że wtedy to poprawiane? No, co Wiesockiego w tym w jakim cudem wziął? A jakim tym 550 litrów odpisane jest? Tak. Słuchaj, ile mi oddajesz? Pokażę ci raz kartę oraz kwitę. Ja zaraz ci pokażę. No to tak. No to daj kartę, co? Słuchaj. Oświadczam, że nie jestem ze mną gadać. Ja ci nie mogę drugiej karty wydać. Człowiek, jak mi z milicji karta przyjeżdża, ja bym się tłumaczył. Wyjechał ten wód. A 17,25? Tak. 17,17. Już nie bajeruj, ty. Oszukiwaj, że masz żelaka, ale nie mnie. Nie muszę się tłumaczyć, powiedziałem, nie mam i koniec dzisiaj, rozumie pan? A tam tak, będę. To proszę, daj do mnie teraz wami, żeby zobaczyć, że zobaczyć, że jeszcze nie jest tam. No? Niech się robi. Dokolę, rozpuszczenie, jak ja do tego widzę, że? Pan przejechał 18 stary. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. Tak, siódmy miesiąc. Pisze, jak już puszcza wóz delegacji, to niech pisze, jak nie umie puszczać, to niech nie puszcza. Zaraz, sekundę. To już łazisz godzinami, cholera i idzie co to jest. A ile prosinka ważyła? Oj, stawa to jest... jak dziecko. Wszyscy kebab to ukradli, w muzyce, że stół pisał. Ale no, ale. Nie mam. Ważniejsze niż książka, bo teraz szynka by wie. Niedługo postulaty będziemy zjadać, nie przejmuj. Zamówię 28 minut. Dobra. Ale jeszcze przygotuj dla tego. Na poniedziałek. Jaki wóz? Nie ma co ty. Nie ma mowy. Jaki wóz? Na wolę. No i po co ja tam pojadę? Czekają cały czas. Mało wóz. Czekają cały czas. Mało się nie. Przyjdzie się pan na masówkę. Mnie to nie jest dzisiaj nie. No jest podwarunkowa sytuacja. Przecież po tej wczorajszej cholernej wypłacie to wiesz co się dzieje. No nie stawiam no jeszcze dzisiaj, no. Bo tamtego, no tamten pojechał tam, gdzie jest bez drzwi i bez tej... dzisiaj nie postawiam, no to powiedziałem, że będzie ludzi. Powiedziałem, że będzie ludzi, bo się wyszalają przez to, czy nie przepiją, to przyjdzie więcej ludzi, no. Pojechał do pracy, wziął Antigol. Pojechał do pracy, nie wiem, czy w pracy go namawiają, czy co. Ja patrzę, przyjeżdżam do jego do domu sprawdzić, jak co jest, czy on dalej abstynencję zachowuje. A normalnie jest dobrze przycie. No bo wiesz, to jest szczególny przypadek, bo on mieszka sam. I on tak, z dzielnicy, koledzy zaraz przychodzą, jeden nie ma gdzie wypić, no to idzie do Mietka. Drugi nie ma gdzie wypić, a pójdzie do Mietka. My żeśmy chodzili rano, żeśmy jeździli, siedziało się od godziny 5, 6 rano do tej 10, żeby kogoś docholować do klubu. I tu o to chodzi, nie chodzi o roznoszenie tych karteczek pana magistra, tylko chodzi o interwencję rzeczywistą natychmiast. Pamiętaj, ja się zgadzam z tobą, z tym, żeś ty spotkał, bo my wszyscy tu jesteśmy od tego, czy spotkamy, czy dostajemy od magistra zlecenie. Jesteśmy od tego, żeby pomagać, bo przecież pomagając jemu, pomaga sobie. Ja uważam, proszę wyjść z sytuacji takie. Po co w ogóle w zeszyt wpisywać koperty na kopertki, papierki i tego? Nie bawmy się w biurokrację. Tak, ale zrozumiałem, ja wiem, bo przecież na tym polega gra, żebyśmy się... Ale to jest tylko to,
proszę ciebie, że my mamy, no, na przykład udokumentowanie tej satysfakcji naszej, że nasza praca nie poszła na marne, a mamy to życie zanotowane, przecież to nie idzie nigdzie, ani do prasy, ani do nikogo, tylko ja wiem o tym, lekarz wie, przypuśćmy prezes i magistra. Nie, czy nie uważasz, że w tej księdze, gdybyśmy mieli odnotowane, przykładowo ja wpadam w trans i do mnie przychodzi koleżanka, ja wycofuję się z transu, przestaję pić, przychodzę i piszę w tej księdze coś w formie podziękowania, że koleżanka taka i taka uratowała mnie. To by był dopiero piękny oddźwięk, a nie to, że ja się chwalę, że poszedłem na interwencję. Bo ja nie idę po to, żeby pisać w tą kartkę. Fajnie by było, gdyby to wpisywał pacjent uratowany, niż ja chwalący się tym, że ja kogoś uratowałem. Ja się nie potrzebuję chwalić, bo obecnie mój kolega, bardzo dobry przyjaciel, pije od 3 tygodni. Od 3 tygodnie leży w łóżku i pije. Wstaje, kupuje sobie wódki, 4-5 litrów i pije. I pije na okrągło i leży obecnie. I był już żeśmy w różny sposób, i doktor mnie pomagał, wszyscy pomagali, nie daje rady go wyhamować. Do szpitala żeśmy go zawieźli, uciekł ze szpitala. Co zrobić? Z tego, co ja wiem, panie doktorze, to prawdopodobnie aspirant mu się skończył. Tak. No, a jak mu się aspirant skończył, to wiadomo, że on pije. Może jeszcze nie zaczął pić i właśnie dlatego, panie doktorze, ja, żeby nie doszło do picia, bo przecież pan dobrze wie i ja wiem, że jak on zacznie pić, to się nie kończy na 3 dniach, tylko 2-3 tygodnie i to jakiego picia, no ja tam byłem kilka razy na wywiadzie, to ja to znam, też naprawdę to wszystko piję. Młody człowiek, 24 lata. Tak pije tę wódkę i w ogóle nie tylko wódkę, bo on w takim środowisku wychowany, gdzie tam matka umarła od natury i ojciec też. To nie wiem, czy on tego nie próbuje pić. Ma 24 lata, proszę pana. Dzieci tam chyba 3 jeszcze coś. I on, jak ja rozmawiam z nim, że mówię, słuchaj Andrzej, ja ciebie znam od dzieciaka i tego i nie szkoda, przecież ty jesteś młody człowiek, masz całe życie przed sobą. Mówi się, Boga, co ty robisz? A on mówi, słuchaj, ty żebyś miał takie problemy, nie mówi mnie, słuchaj, tylko niech pan słucha. Mówi, żeby pan miał, mówi, takie problemy jak ja, to by pan też pił. Ja mówię, co za problemy, przecież ja też miałem problemy rozmaite w pracy i mówię, przecież ty nie pracujesz. Pan Tadeusz obiecał, że tam będzie interweniował. To już jak pan... Obiecał, ale ja wiem o tym, że pije, to czas płynie, a pan Tadeusz tam nie był. A wie pan, co jakby tak zaproponować, żeby tam zatelefonować do tej matki. Najpierw sprawdzić, co się dzieje. Właśnie, żeby tego... No, ale panie doktorze, ja z tym telefonem to też nie jest tak specjalnie. Bo ostatnio w zeszłym roku, mówię dlatego w zeszłym roku, no bo jak Kaspera sobie przyjął, to rok jest spokój. W zeszłym roku to doszedł do tego, że nawet tej matce telefon urwał i wyniósł, żeby nie dzwoniła do nas, a ona ma ograniczone możliwości poruszania się. No może nie tak całkowicie, bo po mieszkaniu chodzi, ale to ma 80 parę lat staruszka, także ona wyjść z domu to nie może i dlatego jak on ją odciął, telefon, to ona była pozbawiona kontaktu ze światem. A może i teraz tak zrobił? I dlatego ta matka nie może do nas przedzwonić? Ale robiąc wpłatę na 85 rok, nie ma możliwości tych 4 losowań. Jakie no nie ma, no naturalnie, że nie ma.
proszę pana, teraz pan czeka. Jeśli pan wylosuje, po pierwszej połowie maja jest losowanie na 82 rok. Jeżeli pan wylosuje, to z 9 oddziału dostanie pan zawiadomienie, numer konta i blankiety, na jaki pan ma wpłacać. Niech pan mi ustala, ustalą panu razy. Jeśli pan teraz nie wylosuje na 82, będzie pan brał następny. To jest raz na 4 lata w rodzinie, że tak powiem, tak? Może w rodzinie. Jeden samochód na jedną dorosłą osobę, na pełnoletni rodzinę. Proszę pana, ostatni rok to jest 85. No tak, ale też i tak. Można płacić i można nie wylosować na 85. Można, tak, 86 rok decyduje o odbiorze samochodu. Tak, to jednak, tu się mało się czeka 5 lat, to jeszcze nie ma gwarancji, że się na 85 dostanie. No takie jest prawo losowania, tak? Takie zasady gry. To wszystko? Na razie wszystko, tak. Czy nie będzie żadnej książeczki? Nie, proszę pana, to nie będą książeczki, tylko będą, będą się raty wpłacały, wpłacone raty będą. Zostanie pan zawiadomiony z 9 oddziału PKO po losowaniu, więc jeżeli pan będzie zakwalifikowany i na 3 lata. Losowania wyraża pan zgodę? To jest 85 rok. No nie szkodzi, następne losowania też będą. Przecież losowanie zaczyna się już na 85 rok, w drugiej połowie czerwca. I potem będą następne losowania. Jeśli pan przecież nie wszyscy muszą od razu wylosować i na pewno nie wylosują. A informacja mówi, że wszyscy w następnym roku dostaną. Tak, proszę pana, ale to nie znaczy, że w 86 dostaną ci, którzy zapiszą się na 82, prawda? Pierwsze losowanie mają w pierwszej połowie maja i przez 4 kolejne lata, jeśli nie wylosują, w 86 dostaną. A jak pan się zapisuje na 85, więc automatycznie pan sobie doda 4 lata i 5 pan dostaje, więc 90. Uzyskałaś właściwie, a można by się tego było spodziewać po tak długim okresie pracy w jednej instytucji. To ja wiem, czy by nie uzyskałaś, jeszcze trudno mi powiedzieć, no. Tak zrozumiałem, że po prostu uważasz, że niedobrze jest pracować w jednej instytucji, więc jesteś jakby rozczarowana. W każdym razie dzisiaj to widzisz inaczej. Nie, że powinno się zmieniać pracę, bo to jest większy zasób doświadczeń wtedy, co jest korzystne dla pracownika. Tylko po prostu nie zawsze człowiek ma jakoś wcześniej, czy na pewno nie ma takiej sytuacji, żeby nie miał okazji, ale może ma mniej odwagi, szczególnie już jak dłużej pracuje, jak na przykład duże takie przywiązanie już wykazuje Krystyna do swojej instytucji i też nie bardzo chce się z nią rozstać, mimo różnych trudnych sytuacji, jakie tam ma. A tym bardziej, jeżeli te sytuacje nie są trudne, więc choćby nawet było dobrze, to uważam, że należy podejmować to ryzyko, żeby gdzieś indziej pracować. Ja rozpoczęłam kilka miesięcy temu swoją pierwszą pracę zawodową i odebrałam to bardzo źle. Jakoś to jest coś okropnego. Trafiłam do zakładu pracy, w którym było bardzo mało pracowników, 10 osób. I głównym właściwie, główną rzeczą, która się tam działa, to było picie alkoholu. Codziennie, dosłownie codziennie, już z samego rana leżały na biurku pieniądze, za które trzeba było kupić alkohol i po prostu trzeba było go było wypić, żeby, jak to się mówi, praca szła jak trzeba. Niestety, było trochę inaczej. Ja byłam tam jedynym pracownikiem młodym i jedynym pracownikiem nowym. I to się wszystko skupiało na mnie. To znaczy, ja rozumiem, że ty nie piłeś tego alkoholu, no, tylko ty jedna, tak? Tak, tak. I właśnie, tak. I nie mogłam właściwie jakoś ani dobrze pracować, ani w ogóle myśleć nad tym, co robię i co się w ogóle wokół mnie dzieje.
mamy podobne jakby doznania, że żyje nam się jakby ciężej, trudniej. Znaczy, ja sobie przypominam dokładnie taką datę, oczywiście bazując też na pracy, na warunkach pracy, na miejscu pracy. Właściwie ja sobie przypominam rok 74 chyba, 75, gdzie tak jakoś zaczęły się bardzo pogarszać stosunki międzyludzkie. To znaczy, podobnie jak Ewa to stwierdziła w sposób już taki bardzo drastyczny, zaczynałam obserwować, że dominują ludzie, w moim przekonaniu, źle oddziaływający na inne osoby. Utrąca się działalność jak gdyby ludzi, którzy chcą pracować dla dobra innych ludzi. Po prostu zaczęło się jak gdyby tych ludzi odpychać. Ci ludzie zaczynali być złymi pracownikami. Natomiast osoby, które potrafiły głośno krzyczeć, które potrafiły jak gdyby rozpychać się okciami, zostały jak gdyby, dla nich jak gdyby otworzyło się jakieś takie zielone światło. A poza tym, wiesz, tak przez te lata, jak obserwuję, zresztą pracuję w niewielkiej grupie zawsze osób, że to wtedy, że bardzo się zmieniły jakieś takie stosunki międzyludzkie. One nie są może złe, ale są nijakie, są właściwie obojętne, a kiedyś były bardzo przyjazne i bardzo życzliwe. Bogusława, że masz miałaś podobne doświadczenie? No ja miałam podobne doświadczenie i to niedawno, w związku z przypadkiem mojego pobytu 3-miesięcznego na zwolnieniu lekarskim. Ja kiedyś może byłam, to znaczy kiedyś, no niedawno, bo przed właśnie moim pójściem na zwolnienie, byłam raczej taką osobą, że nic nie mówiłam, przytakiwałam. Teraz stałam się może bardziej jakaś taka odważniejsza, co było tego przyczyną. Po prostu już dłużej tak być nie może. Wreszcie musimy być sobie pomocni wspólnie, wzajemnie, razem, bo jeżeli nie będzie tej jedności w pracy między nami, koleżankami, to uważam, że i nawet kierownictwo, ani dyrektor nie pomoże nam w tym. No, mówi się, że my jesteśmy państwem socjalistycznym, a stało się chyba u nas to w tej chwili, co kiedyś mówiło się o państwach zachodnich, na przykład o Szwecji, że tam są takie stosunki międzyludzkie, których Polacy nie mogą znieść. To znaczy każdy żyje jak gdyby własnym życiem. Załóżmy, jeżeli ktoś nie ma samochodu, to nie ma prawa już być w takim towarzystwie, gdzie właśnie wszyscy posiadają samochody, dacze czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, no ja zaobserwowałam, że u nas jest podobnie w tej chwili, że właściwie te spotkania jakieś towarzyskie na życzliwości i bezinteresowności to właśnie prawie nie odbywają się, bo nie ma na to może czasu, ale również rzeczywiście ludzie stali się interesowni i po prostu są sobie niepotrzebni. Czyli co? Od jakiegoś czasu, od kilku lat zaczęło tylko i wyłącznie być stawiane na najwyższym, jak gdyby piedestale, bezpardonowość, przebojowość, deptanie po trupach, nie liczenie się z nikim innym, bo na tym ta siła przebicia polega. I tylko to się liczy, pieniądz i siła przebicia. Nie liczy się człowiek, nie liczy się sympatia, nie, jakieś takie normalne sprawy znajomości ludzkiej, nie. Ostatnio, od dłuższego już czasu, od właściwie kilku lat ostatnich, to każde spotkanie do jakiejś takiej grupy znajomej to było licytowanie się. Ja mam to, a co ty masz, prawda? I właściwie to było tylko wyliczanie i dążenie do tego, żeby się przylicytować. A ja mam dojście do tego, to sobie załatwiłem to. A ja mam dojście do tego, to sobie załatwiłem talon. A tamten samochód już sprzedałem, to sobie załatwiłem przez kogoś tam talon i już po roku mam następny. Przecież tak nie było kiedyś. I tak po prostu dłużej być nie może, bo to jest takie narastanie wewnętrznego napięcia, że to musi się załamać. Bo ludzie po prostu nie podołają temu. Poruszamy się. Poruszamy coraz prędzej, śpieszymy coraz szybciej i szybciej, krążymy dookoła, lecz nie ma środka.
Jest wiele domów, które stoją, ale nie ma środka. Jest wiele dróg, które biegną, ale nie biegną do środka. Żeby mi wreszcie dano spokój i wytchnienie od wieców rewolucji i bomb atomowych. Żeby mi nie mówiono o jasnej przyszłości. Żeby mi sztuczny księżyc nie zawracał głowy. Żeby mnie nie straszono perspektywą nowych horyzontów znaczonych nowymi lunami. My, 24-letni, wypuszczeni za kaucją ze żłobków, nie wypisani jeszcze z przedszkoli, należymy już do domu starców. Tracimy równowagę w pustej przestrzeni. Nie wychylać się, najlepiej zasunąć szybę, aby nie doznać obrażeń albo przeobrażeń. Nie wychylać się, nie rzucać głowy na wiatr. Nasi ojcowie patrzą nam uważnie w oczy, ale gdy pytamy po co, milczą. Gdy pytamy którędy, wzruszają ramionami. Gdy pytamy jak, wzdychają. Idziemy po omacku. Za, przeciw, ale dokąd? Oczywiście, proszę pana, że biorę. Gdybym nie brał, to nie mógłbym żyć. Jest to zupełnie normalne. A jakie to są przykłady? Proszę pana, stwierdzenie, że są to przykłady czysto życiowe, panu zapewne nie wystarczy, prawda? Nie wiem, nie umiem tego nazwać inaczej. Po prostu uczę się od nich żyć to wszystko. Rodzice mi dają po prostu przykład, jak mam robić w ogóle. Przychodzi z pokolenia na pokolenie, jak to się mówi. No a jakie to są konkretnie przykłady? No trudno dla pani, powiedzieć. Takie, które pozwalają pani łatwiej żyć. Czy są takie przykłady? No na pewno. W szczególności prowadzenia domu. No a szerzej w ogóle? No, na przykład mama mnie uczy wszystkiego, można powiedzieć, gotowania, sprzątania. No ale to uczy, a czy pani po prostu dla siebie no bierze jakieś no przykłady tak, z życia oczywiście. Rodziców? Z pokolenia na pokolenie przychodzi, no trudno mi powiedzieć na temat coś takiego konkretnego. No, ja wiem. Jako przykład, na przykład, któryś z rodziców, żeby mi dawał przykład, tak? Myślę, że ojciec znowu. Ponieważ pracuje dużo, no, żeby jakoś lepiej mogło się żyć, ale... Tak, no, takich przykładów, jakiegoś bohaterstwa, to nie mogę powiedzieć, ale no... No, z pewnością moje życie wzoruje się na doświadczeniach moich rodziców i doświadczeniach ludzi... osób starszych ode mnie, ponieważ no, z bagażu doświadczeń jedynie można się nauczyć pewnych rzeczy. No, ale czy wzorce to... No, a konkretnie właśnie jakie? Jakie konkretnie to są sprawy? Na przykład cel wybieramy i dążenie do celu. Konsekwentne dążenie do celu, praca, uczciwość pracy. No i wartości z wyższego rzędu, takie jak szlachetność, kierowanie się uczuciem w życiu. Słucham się mamy, się ojciec, żony, ja mamy. Dużo, dużo przykładów można. No ale tak, to są raczej tylko w sferze kontaktu z rodzicami, ale żeby dla siebie samego wziąć jakiś przykład z życia tych starszych osób. Ja wiem. Nie wiem, trudno powiedzieć. No to bardzo trudne w sumie. Chyba nie.
A dlaczego nie? Dlaczego? Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Może czerpię, ale nieświadomie. Miesiące. Świadectwo ukończenia szkoły. Dobrze, ja otrzymałem dyplom, ale ja praktycznie to prawie nic nie umiem, bo ja mnie przydzielają na maszynę, prawda? No i pokażę, żebym tylko włączył i wyłączył gdzie. A ja bym na przykład tak samo chciał, jak są u nas automaty, chcę umieć ustawić mniej więcej, żeby ktoś mi to wyjaśnił. Jak to się ustawia? No bo tak tylko włączać i wyłączać i zmieniać detale, no to... Nic, nie wiem. Siedzi i aż no, ty załatwisz w ogóle to... Takiego określa nawet nie ma. Trzeba pójść albo ukraść, albo nie wiem. Albo sobie z domu przynieść. Ale konkretnie co załatwić? No nawet narzędzia pracy. Na warsztatach szkolnych jesteśmy, a pracuj plakaty przecież wiszą ze wszystkie ogłoszenia, a czym my pracujemy? No czym pracujesz? Młotek bez rączki, obcięż jakieś połamane, no, przecież na warsztatach szkolnych uczniów tak, uczniów tak traktują. To pracy balizm jest negatywne. No to znaczy, czyli na przykład wziąć pod uwagę te wszelkie kursy, które się nie odbyły, a które miały być. Wymieniaj, jakie? Na przykład operatora sprzętu ciężkiego. Co na przykład w tej sytuacji, jakbyśmy nie mogli znaleźć zatrudnienia w Warmińskim, to na każdej innej zakład, w każdym innym zakładzie byśmy dostali bez problemu w pracę na takim sprzęcie. Nie było najmniejszych problemów i każdy dostał ciężkie pieniądze za to i jeszcze był zadowolony z własnej pracy, bo nie jest ostatecznie taka ciężka. Jakie są jeszcze wasze doświadczenia? W zasadzie to nie ma co mówić, że na zakładzie jest bajzer, no bo w każdej instytucji jest bajzer. Tylko, że chodzi o to, że niepotrzebnie, no, jakoś źle się do nas odzywają. Traktują nas jakiś taki... Przynieś podać po zamiatę. Jak przychodzi taki nowy pracownik, już nie mówiąc o uczniu, bo on przez te 4 lata to zdąży cośkolwiek zauważyć, to on musi po prostu bardzo szybko się starać dostosować do tych pracowników, którzy na tym danym wydziale pracują, bo inaczej to tam długo miejsce nie zagrzeje, najdłużej do 3 dni po prostu. No bo musi tak pracować jak oni, nie za dużo, bo to im też przeszkadza, bo na przykład już ich brygadzista czy majster popędza, żeby też większą normę. I tak samo, no po prostu tam z tym piciem alkoholu, tak samo musi z nimi się zgrywać ze wszystkim. Bo inaczej to wtedy może wygrać, jeżeli ktoś za nim sprawdza. To chodziło o to, żeby nic nie robić? Czy chodziło o to, żeby robota szła? Nie, tam nie dopuszczali, kazali, jak instruktor idzie, to zajmować się czym innym niby, że pracuje, a później mam sobie wolny czas. I oni mi, do mnie nic nie mieli, wszystko było w porządku, grzeczny jestem, pracowity chłopak i już. Ja do nich nic nie mam. I raz ci ludzie nas traktują jak w ogóle jakichś takich matołów, którzy pierwszy przyszli raz do pracy, a raz w ogóle myślą o czymś innym, traktują nas jako zupełnie doświadczonych pracowników, z którymi się spotkałem parę razy. Miałem takie przypadki, że brygadzista stawiał mnie na nową maszynę, nie mówiąc nawet jak się ją włącza i wyłącza. A chciałem także poruszyć drugą sprawę, jaką jest sprawa przestrzegania przepisów BHP na zakładzie pracy. BHP jest wtedy przestrzegane, kiedy jakaś komisja taka przychodzi na zakład. A jak nie wyjdzie komisja, to z powrotem jest to samo. Przepisy idą w kąt i każdy robi co chce. Na przykład ja pracowałem na takim stanowisku na serwisie przy myjce. I tam potrzebny jest fartuch i taka maska ochronna z poleksji. I właśnie była kontrola BHP i dali mi to. A kontrola przeszła, to poszedł pracownik i powiedział, że to już niepotrzebne teraz jest, bo już BHP-owcy przeszli. I zabrał mi to wszystko. A jednak to pary z nafty, czy tam z ropy... To też trzeba zrobić, żeby było trochę inaczej. No w jaki sposób? Podawaliście mnóstwo przykładów, złych przykładów. No czy się no, na przykład jeżeli rzucą jednego tam pracownika na dany wydział, co on tam może zrobić? On musi się dostosować do nich, inaczej go będzie wyśmiany i tak dalej, poniżony przez to. Bo na przykład, żeby było no... Chociaż połowę klasy na tym dziale zatrudnionych, no to prędzej coś, bo to już są koledzy zgrani z życia, tak? Co może on? On musi najpierw poznać tych ludzi dłuższy czas. A później zanim ich pozna, to już też się dostosuje do nich i mu to nie będzie w głowie. Czy na przykład już jeżeli ktoś jest na stanowisku, to prędzej coś chyba może. No ty też będziesz miał konkretne swoje stanowisko. Jakie? Tylko zwykły robotnik.
No to co, to mało będzie? To ja muszę tak podlegać. Dobrze żyć z brygadzistą, później z mistrzem i tak dalej, z kierownikiem, bo jak nie, no to jak ja będę miał życie? No to co ja mogę coś się tam stawiać czy coś zmieniać? Muszę to robić, co oni mi narzucą. A czy nie wystarczy, jak będziecie tylko dobrze pracowali na swoim stanowisku? Sama praca też nic nie da. Bo ta praca od nas nie będzie bezpośrednio też zależeć. Robota jak się podstawi do maszyny, tak samo tak będzie robił. A robota nie jesteśmy przecież. Bohaterów romantycznych to było dobre właśnie w okresie romantyzmu, a teraz jest wiek 20. Wszystko się robi zbiorowo raczej. No ale się zbiorowo nic nie robi. Jak to nie? No wy sami widzicie, jesteście w tej chwili zbiorowością. Widzicie tyle negatywnych przykładów. I nie chcecie ich zmienić. Bo my ich nie możemy zmienić. W jaki sposób? A próbowaliście? Ale chociaż jeden sposób jest na to. No jest na przykład. Ulewki na stanowisku pracy. Drwili z chłopaka. Próbowałeś przynajmniej nie śmiać się sama z niego? A powiedzieć, gdyby cię zapytali, dlaczego się nie śmiesz, bo mnie to nie bawi? Odważyłaś się? No, my... Ja byłabym później pewna, że oni ze mnie takiego kogoś nie zrobią? Gdy było tam że oni są do wszystkiego zdolni. Ale nawet kierownik o tym wiedział, o tym stał przy tym i on też się śmiał. To mówię, skoro to był żart raz, no to można by było potraktować jako żart. Profesor. To by należało się przeciwstawić. Co uczeń może zrobić? Uczeń, no jesteś człowiekiem przede wszystkim. Ale uczniem jestem, pani profesor. Na zakładzie to jestem uczniem, nic więcej. Nam ten przewodniczący CPSMP powiedział, że uczeń to jest taka biała kartka papieru, którą można zgnieść w każdej chwili wrzucić do śmietnika. Mówi, tyle on może. Co, i się zgadzacie z tą... Tak nam powiedział. A co mamy na to powiedzieć? Co zrobić? Nauczymy się pewnej rzeczy, która będzie na przykład potrzebna w zurcie. Ktoś idzie do zurtu, zarabia więcej pieniędzy, ale oprócz tego zdobywa pewną wiedzę. Może nareperować telewizor, radio, magnetofon i ma większą wiedzę, ma większy... No nawet już nie chodzi o wiedzę, chodzi o fach, o fachowość. Zostaje fachowcem. U nas wcale nie jest... U nas w ogóle mało ważny jest fachowiec i tylko ważny jest właśnie w takich prywatnych przedsiębiorstwach, w których no, człowiek może się czegoś nauczyć, coś wie, coś, no ma ten fach w ręku tak zwany. A tutaj się tego nie uczy. A tutaj fach. No tutaj można zdobyć pewien wąski profil. Nie, tylko na przykład, no ale to się... przez każdego człowieka na tej taśmie, no, czy on jest, nie wiem, czy po podstawówce, czy nawet nie ma podstawówki, dobrze się wyraża, czy źle się wyraża, posadzi się i on po powiedzmy dwóch, trzech dniach będzie wykonywał tą swoją pracę. Mnie się wydaje, że naprawdę te małpy z cyrku też mogłyby to robić, gdyby tylko zdobyły, gdyby się ludzie zdobyli na to, żeby je do tego przystosować, nauczyć. Ale to nie byłoby pracowników. Się jeżeli byli tacy jak ja, to musieliby się zwolnić Staś. Ale to ktoś musi robić jednak. No i znajdują się tacy ludzie, bo robią przecież, prawda? No robią, ale nie podoba im się to. Dlaczego to robią? Nie, wiem, czy... Mają rodzinę, mają dzieci, muszą zapracować. Może po prostu tak samo się buntują, tak jak my, ale... No nie w taki sposób, tak jak my. My to okazujemy no, bezpośrednio. No nie podoba nam się, idziemy, mówimy tego, a oni jakoś, no... Ja wiem, no... Kiedy... Ja się z tym nie spotkałem, że ktoś kiedyś... powiedział, że mu się nie podoba. No, podoba ci się? No mnie się nie podoba. A byłeś i powiedziałeś, proszę pana, ja tego nie będę robił, mnie to się nie podoba. Chciałbym, nie mówiło też. Chciałbym otrzymać nowe stanowisko pracy. Mówiłeś? Nie miało żadnego sensu. A no, nie, ale przed chwilą powiedziałeś coś swoich przełożonych, że wiem, no. No właśnie, z tego wystarczy, że wspomniałem, że no mówię, panie brygadzistu, czy tam panie Janku, mówię, no ile można siedzieć na jednym stanowisku? No przecież to, no tak. Pomyślimy. Tak, poklepał mnie. No i niestety. No i niestety, dopiero jak powiedziałem, no nie bezpośrednio, zresztą, bo już wiedziałem, że no nie mam co dyskutować, bo to taki człowiek jest po prostu. No jak starsi ale... zachowali by w takiej sytuacji? Słucham. Jakby się zachowali starsi, czy w ogóle by wystąpili z czymś takim, przyszedłby starszy pracownik, powiedział... Mi się zdaje, że starsi pracownicy po prostu już pogodzili się z tym. Oni już się przyzwyczaili, wpadli w tą rutynę i... No,
Są przyzwyczajeni do swojej pracy, do wykonywania swojej pracy. Wiedzą, Każda zmiana już się nie podoba. Każda zmiana. Można nawiązać do różnych spraw, nie tylko tutaj sprawy pracy. Nikt nie chce zmieniać tego, jest mu, powiedzmy, dobrze, ma rodzinę, dom, samochód, tam jeszcze coś. Po co jemu zmieniać? Jako jemu jest dobrze. A przyjdzie młody i zacznie tam mącić wodę, no to wtedy jest źle. Wiadomo, on nie pracuje, on się włóczy, on jeszcze tam coś innego złego robi, a to dziewczynę za rękę potrzyma. Mnie dzisiaj koleżanka mówiła, że nie można jej obejmować, bo kierownik nie pozwala. Oni mówią, jeżeli my coś robimy na początku dobrze i chcemy robić dobrze, a później no, okazuje się, że no, wcale nie, tego, nie trzeba tego tak bardzo dobrze robić, wystarczy dobrze robić. Nie musicie tego robić bardzo dobrze. Róbcie dobrze, dostatecznie, byle to jakoś szło. No to wreszcie tą pracę zaczyna się tak traktować. No. Wie, że się robi się swoje, nieraz się robi szybciej, żeby tam mieć trochę wolnego czasu, ale nie robi się tego bardzo, nie powinno tak być. No. Zgłasza to do brygadzisty, czy do mistrza tam. A mistrz, brygadzista, no, przychodzi do tego na porządku dziennym. No i właśnie dlatego są spięcia między młodym pracownikiem, który się buntuje przeciwko temu, a brygadzistą, który no, to uważa, no, nie wiem, no, za coś normalnego. Przychodzi do nas cały sprzęt, znaczy partia magnetofonów, ja je badam, ja idę do szefa i mówię, szefie, zepsute jest to i to i to. A szef mówi, dobra, panie Andrzeju, to pan tam napisze orzeczenie, nie? Wyślemy i będzie dobrze. No i się pisze orzeczenie, wysyła się i nic. Jedne magnetofony, drugie, trzecie. I mnie to w końcu mnoży takie coś, no. Bo jeżeli naprawdę jest, ten sprzęt jest kiepski, no bardzo kiepski, ja to mogę stwierdzić na autorytatywnie, bardzo. I przychodzi od czasu do czasu, wpadnie tam ktoś z taśmy, dajmy na to mistrz, i ja mu pokazuję, bo ja się tym magnetofonami zajmuję, jakąś tam partią magnetofonów. I ja mu pokazuję, panie, no tu jest źle, tu jest źle. On na mnie patrzy jak na pętaka, no bo jestem w końcu pętak i wiadomościami, i stażem, i w ogóle. Tutaj coś dotknie, tak tego, żeby nikt nie widział, no już jest dobrze. Ja mówię, panie, no jest dobrze, no. Zreperowałeś, panie, to jest dobrze. Co ty tam wiesz, synu? Nie? Buję się. No, to nie jest rozmowa. No jak ja mam pracować w takich warunkach, a później do mnie mówisz, że panie Andrzeju, nic pan nie robi, tylko się pan obija. Panie na kwalifikatorze. Obijam się, no. I ja tą pracę mógłbym wykonać na przykład w 6 godzin. 2 godziny krócej. Po prostu jest... zależy to oczywiście od podzespołów, jakie są. No i co się dzieje? No i wtedy tak samo. Mi nie wolno jest opuścić stanowiska, pomimo tego, że nie mam pracy, nie mam co robić. I wtedy są pretensje wysuwane od władz zwierzchnich. Ja a propos wczorajszej rozmowy o wolnych sobotach, wcale nie ma problemu z tym skracaniem czasu pracy. Najmniejszego. Bo jeżeli można na taśmie szybciej wykonać pracę, to można wszędzie tą pracę szybciej wykonać. I ten czas pracy można skrócić spokojnie. Chodzi... Co godzina, to ja na przykład chodzę na papierosa, wiesz? Co godzina i to 10 minut mija, zanim przyjdę, więc... No, czyli to jest 8 razy 10, 80 minut, no. Czyli godzina 20. No. Codziennie. Ale to chodzi o to, że taki pracownik, który jest już rutyniarzem, on będzie się z tym krył i umie się z tym kryć, umie jakoś to zakamuflować, że to robi. Że idzie na papierosa, że coś ma do załatwienia, a my tego jeszcze nie umiemy, dlatego my się dopiero uczymy. I tu jest konflikt. Bo my mamy się tego uczyć. My mamy się uczyć tego, żeby się kryć. I do tego to się sprowadza. Że my mamy się uczyć, no kryć się, no tu trzeba się ukryć, żeby było dobrze. To znowu kierownik, czy tam ktoś jeszcze wyżej ze stanowiska przyjdzie, zauważy to i tak no się może ciągnie. Może dlatego nie jesteśmy może tak odporni, że jeszcze nie przyzwyczailiśmy się do swych obowiązków. No bo ci ludzie starsi siedzą już po tyle lat w zakładzie, oni potrafią. Oni już przyzwyczaili się, oni już wiedzą, co mają robić. I jeżeli sobie przypomną starsi pracownicy lata, te, które mamy obecnie, to jest na pewno, że nie zachowywali się inaczej niż my. Być może ta dyscyplina była troszeczkę większa i może oni dlatego właśnie teraz tak bardziej się potrafią przystosować, ale na pewno tak samo jednak panowały te lata młodości i niedużo na pewno odskoczyli od nas w tamtym czasie. No, ale to jest jeszcze coś innego. Wtedy był entuzjazm. Wtedy był ogromny entuzjazm i ludzie wierzyli w coś, że będzie lepiej, że będzie dobrze i pracowali tak jak
Tak jak im na to pozwalało zdrowie i siła, że byli młodzi, to mogli robić dużo i ciężko pracować. Zawsze przy jakiejś sytuacji takiej po prostu, gdzie zawsze to wyrzucają, że mieli trudniejsze warunki, a my mamy teraz obecnie lepsze i powinniśmy po prostu bardziej być jacyś idealni, czy idealni za duże słowo może, ale lepsi. Właśnie, lepsi. Zobacz, w stosunku do mnie człowiek mówi tak, wiesz, po wyzwoleniu ludzie budowali Warszawę nie za pensję, za miskę, za coś do jedzenia i pracowali wydajnie, niesamowicie, pracowali całymi dniami. I ja mówię, dobrze, w tamtych układach pracowałbym tak samo, bo wiedziałbym o tym, że to zrobić trzeba i to jak najszybciej, a zapłacić nie ma skąd, nie ma kto, czym. A w tej chwili wiemy, że można zapłacić, że można robić lepiej, no i się zniechęcamy może. Trochę szybciej, no nie mamy tego celu takiego bardzo wyraźnego, tak jak oni mieli. Ja wierzę, że wszystko, co sobie zaplanuję w przyszłości, to albo mi w całości wyjdzie, albo mi wyjdzie w jakimś tam procencie. I myślę, że przyszłość moja jako jakiejś określonej jednostki, jako obywatela naszego kraju będzie się przedstawiała raczej pozytywnie, co by nie zaszło. Bo ja po prostu zachowam, bo dla mnie najważniejsze będzie w przyszłości zachowanie tego swojego, jakiejś swojej osobowości. Nieważne będzie żadne układy, które się będą wokół mnie utrwalały, czy nowe powstawały. Po prostu ja będę się starał zachować swoją postać, właśnie te swoje ja. Chciałabym, żeby to życie było takie pełne, żeby było dynamiczne przede wszystkim. Właśnie takim ideałem trochę mojego życia to jest życie mojego ojca, który no, do tej pory właściwie jest jeszcze związany z siatkówką, chociaż pracuje zawodowo jako inżynier budowlany. Ale właśnie ma bardzo interesującą pracę, poza tym ma ciągle kontakt z ludźmi, ciągle jest w ruchu. I właśnie ja chciałabym mieć taką pracę, ciągle w ruchu, być ciągle z ludźmi, ciągle być dynamicznym, nie być biernym, żeby nigdy nie zostać w domu i nie mieć nic do roboty. Jeżeli ja jeden będę idealistą, to w sumie zginę. Z kolei myśląc bardziej tak przyziemnie, realistycznie, to znowu poświęcać się dla ideałów, a samemu no, zostać pogrzebanym, no to jest troszeczkę mało takie optymistyczne dla człowieka, bo jednak mimo wszystko człowiek nie myśli tak, prawda, górnolotnie, że będą o mnie pisali książki, prawda, że ja byłem taki jedyny, uczciwy w całym społeczeństwie. Każdy jednak spłaszcza swój horyzont myślenia do pewnych rzeczy przyziemnych, ponieważ są one jest do tego zmuszony, takiego sposobu myślenia. Znaczy, ja nie rozpatruję siebie w kategoriach tylko jednostki. Ja siebie zdecydowanie widzę na tle tego, co się dzieje w tej chwili w państwie. Nie mogę sobie wyobrazić tego, że mógłbym żyć w takim państwie, jakie ono istnieje w tej chwili. Ponieważ to całe państwo w zasadzie opiera się na jednej wielkiej bzdurze, na zupełnie bezsensownych i założeniach i jeżeli tylko zna się prawdziwą historię tego kraju, która jest tak strasznie zafałszowana, jeżeli się wniknie w to wszystko, to się okaże, że to jest jedno wielkie grzęzawisko, że to jest bagno po prostu, z którego nie ma wyjścia. Może dlatego, że w tej chwili w każdym razie czuję się nieszczęśliwy raczej w świecie. Znaczy, nie potrafię jak gdyby siebie samego znaleźć i dlatego może nie bardzo mnie obchodzą niektóre w ogóle problemy. Po prostu patrzę egoistycznie z tego względu, że właściwie już nawet sam nie wiem. Ale wobec tego chcesz wyjechać z kraju? Znaczy chcę poznać w każdym razie, jak ludzie żyją powiedzmy w Refenie, we Francji, bo jednak to, co mówi się, to jest zupełnie coś innego.
I dopiero po zorientowaniu się, jak życie właśnie tam wygląda, na własnej skórze, jak gdyby, już dosłownie. I później ze zorientowaniem się, właśnie po zorientowaniu się w sytuacji u nas, wybrałbym. No więc na pewno nie jest dobrze. Bo jednak to nasze dzisiejsze społeczeństwo ma wady, ma duże wady. Zresztą bardzo źle wygląda, przynajmniej tak to ja odbieram. Praca na budowach, czy w ogóle jakakolwiek praca, nawet z rozmów takich przypadkowych, bardzo często ludzie mówią, że ta praca w ogóle ich nie interesuje i zupełnie się do niej nie angażują, spychają to na dalszy plan i to wszystko tak idzie właściwie nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo dlaczego to wszystko jeszcze nie upadło. Właściwie w tej chwili, ja nie wiem, może jako młody człowiek tak podchodzę do tego, jak jest nasze to społeczeństwo. Jest na pewno, jest maksymalnie się różni od tego na zachodzie, jest jakiś taki właśnie tak to romantycy, sentymentalni, no nie wiem, wybitni optymiści, z tym, że są to na pewno, jest to naród indywidualny, to znaczy my źle wyglądamy jako całość, wyglądamy znacznie lepiej jak bierze się jednostki. Bardzo dużo wymagamy, a właściwie znaczy to jest nasza mentalność już, to jest nasza mentalność, ja uważam, że ukształtowana historycznie, w końcu już od tam, od Piasta, czy tam od naszej potem tam szlachty, z tej wolności szlacheckiej to się wzięło, że my teraz mamy właśnie taką ukształtowaną mentalność leninną, bo ja przecież sobie zdajemy sprawę, że na przykład ludzie w innych krajach zupełnie inaczej odnoszą się do różnych spraw niż my, na przykład do pracy, do obowiązków, do czystości, do kultury fizycznej, do seksu czy coś takiego. U nas na przykład bardzo niska jest taka kultura. No ja bym tu wyróżniła przede wszystkim takie trzy sprawy. Pierwsza chyba nienawiść. Szczególnie teraz z tym się stykam, że rośnie nienawiść między ludźmi. Że gdyby dać po prostu każdemu broń, to by nas niewiele zostało. Druga rzecz to jest egoizm. To się z tym pierwszym łączy. A trzecia bezmyślność. Zupełny brak logicznego myślenia. Głupota czasami, bezsensowność. I to mnie w tym wszystkim bardzo boli. I to przede wszystkim bym chciała zmienić. Ile razy czytam, że jakiś artykuł, gdzie człowiek, jakiś dziennikarz, pisarz, publicysta stawia za wzór nam, Polakom, jakieś inne społeczeństwo, to czytam taki artykuł bardzo, bardzo niechętnie i w końcu go odrzucam, ponieważ mi bardzo się podoba nasze społeczeństwo, tylko uważam, że do tej pory nie miało szczęścia do ludzi, którzy byli tam na górze. I przez to dochodziło właśnie do takich wypaczeń, do takich zmian, niekorzystnych zmian. A społeczeństwo jako społeczeństwo jest całkiem do przodu, całkiem dobre. Człowiek, właściwie Polak, nie daje się nagiąć do pewnych szablonów. Każdy, właściwie Polak przede wszystkim, ma swój własny punkt widzenia i według tego kieruje się. I niemożliwością jest po prostu nagiąć, przykładem kartki żywnościowe, jest to pewna próba ujednolicenia ludzi. Na to żaden człowiek się nie zgodzi. Mimo iż tak jak ekonomiści planują, powinno być sprawiedliwie, to dany przez Roberta przykład jednak dobrze świadczy o tym, że Polacy nie zgodzą się na taki układ i każdy będzie starał się robić coś źle, chociażby dlatego, żeby złamać narzuconemu jakieś normy. To... Nie wiem, po prostu wydaje mi się, że ludzie w tej chwili pędzą na owczy pęd. Że nie wszystko jest przyjmowane. To znaczy, jak coś było kiedyś źle, to teraz wszystko robić na odwrót, bez względu na to, czy hasła, czy w ogóle propozycje, jakie są wysuwane w tej chwili przez inne, czy są zupełnie w pełni słuszne. Tylko, że wszystko robią na owczy tak, żeby zanegować wszystko, co było kiedyś, bez względu na to, czy może były w tym jakieś wartości, czy nie. I właśnie może, żeby się czuć po prostu w społeczeństwie, a nie, że każdy jest jednostką. Bo wszystko, że składamy się, prawda? Każdy jest inny, ale jednak tworzymy jakąś pewną całość. Jeśli jest bagno, to trzeba jakoś zamieść, wytrzeć. I teraz można to zrobić z dwie strony. Można uciekać, jak to mówi Janusz. Uciekł Gombrowicz i różni wielcy ludzie tego nie neguje. Mi się wydaje, że to polega na tym, że jakby z dalszej odległości nabiera się dystansu i lepiej to wszystko widać.
ale także wydaje mi się, że można by na miejscu to wszystko załatwić w ten sposób, że jakieś dawki, może nawet nie chodzi o naukę, nie o wiadomości, ale pewnego rodzaju wrażliwość i pewnego rodzaju jakieś uczucia i różne historie w zetknięciu z ludźmi potrafi jakoś nas wybić. Wybić w ten sposób, że stajemy się inni i możemy w ten sposób dostrzec tą resztę. Jak wspomniałem, ja tu przede wszystkim widzę drogę w tym, że tutaj trzeba zmienić, radykalnie trzeba zmienić właśnie świadomość w tym sensie, żeby odzwyczaić od tego, znaczy wyplenić to zepsucie, które narosło w wieku przez te 36 lat. No ja wiem, że to jest bardzo trudne i ja jako taki sobie mały, szary, przeciętny człowiek, jeszcze który nawet w życie dorosłe nie wszedł, ja tutaj nie bardzo wiem, jaka jest na to recepta, żeby właśnie akurat to wyplenić. Bo tego raczej nie załatwią jakieś takie sprawy tego typu, jak jakieś sankcje, jakieś tam zespoły kar i inne takie rzeczy. Tylko trzeba to w jakiś inny sposób. I to na pewno będzie proces długi, bo też właśnie czytałem takie stwierdzenie, nazwiska nie pomnę, ale to był jakiś tam profesor z uniwersytetu, który był jakiś socjolog, coś takiego, on właśnie stwierdził, że takie zepsucie w społeczeństwie, no takie jakieś wykrzywienia społeczne, to są, powiedzmy, jeżeli to się nawarstwi już tylko przez 5 lat taka sytuacja istnieje, to potem potrzeba około 20, żeby to właśnie cofnąć, żeby wróciło do jakiegoś takiego zdrowego stanu. No i sądzę, że w tej chwili u nas ani to pokolenie, które jest, czyli powiedzmy pokolenie takie dojrzałe, tak jak pan, ani takie pokolenie jak nasze pokolenie już dzisiejsze, takich maturzystów powiedzmy tam rok temu, ten rok, przyszły rok, to już tego nie zmieni. Może tam zapoczątkować jakieś tam, posunąć daleko ten proces, ale tej sytuacji na pewno my nie zmienimy. Może doczeka tego, nasze dzieci doczekają w jakimś tam swoim wieku dojrzałym. I jak to robić właśnie, to jest, że tak ma być, no to jest dość przejrzyste, tylko właśnie podstawowa kwestia, jak to zrobić. Thank you.